Drodzy Państwo, aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Połączyliśmy się z siostrą Samuelą Albertynką. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże. A dziś 150. rocznica powstania styczniowego i chcemy zatrzymać się nad postacią Adama Hilarego Bernarda Chmielowskiego, herbu Jastrzębiec, znany jako święty Albert Chmielowski oraz święty brat Albert. Pytamy siostrę o to, jaki wpływ na brata Alberta miało powstanie styczniowe. Więc wybuch powstania styczniowego zastał Adama Chmielowskiego w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach, w którym naukę rozpoczął w 1862 roku. Ci młodzi ludzie, jako potomkowie uczestników bardzo żywego w pamięci jeszcze powstania listopadowego, nie pozostawali bierni wobec wybuchu oczekiwanego przez nich zrywu wolnościowego, do którego doszło właśnie w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Adam Chmielowski podążył wraz z innymi kolegami pod rozkazy 19-letniego dowódcy Leona Frankowskiego, sam wówczas mając 17,5 roku. Taki swój pierwszy chrzest bojowy przyszedł Adam pod Kurowem, gdzie oddział Frankowskiego dokonał udanego napadu na pocztę rosyjską jadącą z Lublina do Warszawy, w wyniku której zdobyli dla powstańczej kasy 48 tysięcy rubli. Następną taką potyczkę, bitwę toczyli pod Słupczą koło Sandomierza, gdzie jego dowódca Frankowski został ranny w tej bitwie i dostał się do niewoli. I wyrokiem sądu wojennego został stracony 16 czerwca 1863 roku. I w tej walce też zginęło bardzo dużo kolegów Adama. Adam Chmielowski ocalał, ale jego oddział przestał istnieć. Następnie przyłącza się po tej dramatycznej bitwie pod Słupczą, przyłącza się do partii generała Mariana Langiewicza i walczy. Taką decydującą bitwę stoczono 18 marca 1863 roku pod Grochowiskami. I tutaj Adam Chmielowski został internowany przez Austriaków i osadzony w twierdzy w Łomuńcu, z której udało mu się zbiec w lipcu 1863 roku i trafił do oddziału Zygmunta Chmieleńskiego pod rozkazy tego pułkownika. Służył w drugim plutonie kawalerii rotmistrza Rzepeckiego. Jedne bitwy staczali wygrane, drugie były niestety przegrane. I taka decydująca bitwa rozegrała się 30 września 1863 roku pod Neuchowem, kiedy bitwa z Moskalami stawała się nieunikniona. Dowódca Rzepecki wysłał do dowódcy Chmieleńskiego po rozkazy kilku żołnierzy, ale żaden nie wrócił i wreszcie wysłał Adama Chmielowskiego, który niezrażony padającymi wokół niego pociskami wśród świszczących kul ruszył po odebranie rozkazów. W pewnym momencie koń Adama mimo spięcia ostrogami nie chciał chwilowo dalej iść i wtedy ten młody człowiek Adam słyszy głos w duszy, przeżegnaj się. I ten zuchwały młodzieniec odpowiada sobie, że skoro się przedtem z pobożności nie modlił, to teraz ze strachu nie będę się żegnał. Staje przed dowódcą, otrzymuje rozkazy i rusza z pagórka przekonany, że kule się go nie imają, że jest nietykalny. I w tym, jak piorun z jasnego nieba, pada pod konia zabłąkany granat, ze straszliwym łomotem rozszarpuje konia. Odłam tego granatu z całą siłą uderza w obca z buta Adama, wyrzuca zemdlałego z siodła na ziemię. I tutaj Adam Chmielowski miał dużo szczęścia, dlatego że znaleziony przez towarzyszy broni, umieszczony zostaje w najbliższej chałupie, do której go wnieśli i trafił na dobrych żołnierzy rosyjskich, dlatego że ci zamiast go obrabować i dobić, oddają go w ręce lekarza polowego. Ten po obejrzeniu nogi w obawie przed ogólnym skażeniem zdecydował amputację. Według przytaczanych wspomnień brata Alberta,
Cała ta operacja odbywa się nocą, bez żadnych środków znieczulających. Jedyną narkozą było zapalone cygaro, które ranny połknął z bólu wraz z ogniem. W ciemności tej nocy rozpraszała tylko świeca, którą trzymał sam operowany, czyli Adam Chmielowski. Lewą nogę odjęto mu do kolana. Powstanie nadal trwało, ale Adam już do niego nie wrócił, a jego uczestnicy zachowali w żywej pamięci dzielnego żołnierza z tej mełchowskiej tragedii. Adam po zakończeniu udziału w powstaniu poświęcił się malarstwu, by wreszcie pójść swoją drogą ku świętości jako brat Albert, założyciel zakonu braci Albertynów i sióstr Albertynek, wspierającego ludzi najuboższych, bezdomnych, potrzebujących pomocy. Został kanonizowany w roku 1989. Ten krzyż dźwignięty w powstaniu za ojczyznę okazał się tylko przystankiem, jednak bardzo ważnym na owej drodze Adama Chmielowskiego. Dlatego, że droga do prawdziwej wolności nie jest drogą łatwą. I tym, którzy ją przeszli, należy się pamięć, szacunek i wdzięczność następnych pokoleń. Bo tak jak błogosławiony Jan Paweł II mówił, że naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i też nie buduje swojej przyszłości. Siostro, zatrzymaliśmy się nad postacią jednego z uczestników powstania styczniowego, chłopca, jak to siostra określiła, zuchwałego młodzieńca, który miał wtedy niespełna 18 lat. Jego dowódcą był 19-letni też młodzieniec. I to powstanie ukształtowało potem człowieka, który był tak wielce oddany sprawie ludzi potrzebujących, tych, którzy są zniewoleni przez cierpienie. Dziękujemy za to świadectwo, za ten szczególny rys jednego z powstańców w dniu, gdy pamiętamy o powstaniu styczniowym, gdy zastanawiamy się nad jego znaczeniem i chcemy przybliżyć sobie nie tylko bitwy, nie tylko wydarzenia, ale nade wszystko osoby, które stanęły, by walczyć za wolność naszą i waszą. I też dziękujemy za to ukazanie też żołnierzy wówczas będących po drugiej stronie barykady jako spieszących z pomocą. Bóg zapłać. W aktualnościach dnia o bracie Albercie rozmawialiśmy z siostrą Samuelą Albertynką.